No i niestety, ale nie znalazłam. Nie znalazłam kalendarza. Mam nadzieję, że oni tutaj mają koszyk. Ale w razie czego wezmę, zarzucę sobie, czekajcie, na rękę. Poczekajcie. Bierzemy koszyk. Widzę już tam jakieś nowości z rozświetlaczy i tak dalej, także zaraz tam dojdziemy. Dobra, I'm ready. I'm ready for shopping. Fajna koszulka, mi się podoba. Cena? Cena 6 funtów. To jest fajna cena. Takie fajne, świąteczne. A to są tanie. 2,50, 14. Czekajcie, 12, 14. 10. Taka, czekajcie, muszę zobaczyć, jak ona wygląda. Taka jest 10 za 2,50, ale fajny ma ten. Kurczę. Nie no, muszę tak odłożyć, niestety nie mam jak zwinąć, ale i tak dobrze, że będzie wywieszona, chociaż nie wiem, czy tu nie są. Nie. Także ja musiałabym mimo wszystko 12, bo 14. 8. Jaka będzie 12? A jest tutaj. Taka za 2,50. Fajna, taka świąteczna. A może jedno, zobaczymy. Będziemy jeszcze później decydować. Oni są pewnie gdzieś tutaj na jakichś męskich. Albo coś, bo wiem, że Krzysiu miał iść za kurtką. A ja mam ochotę iść w kosmetyki. Nie chcę ciuchlanda, ja ciuchland mam. Także ja nie narzekam na braki. No, chyba, że jakieś promo mnie skuszą. Sorry. Także tu kurtki, kurteczki, spodnie, spodenki to nie bardzo. Idźmy dalej. Oczywiście jest to z kosmiki. Zawsze zadziwia. O, coś tu jeszcze jest, czekajcie. Co tu jeszcze jest? Zaraz do nich muszę drynąć. A, to bluzy po 8, co kupiłam i na to się wahałam ostatnio. Świetna. Fajna. Tu co? Pazury z takiej tej serii jakiejś nowej. Tu jakieś Miki. Też jakieś rzeczy z Miki. Bluzka z Coca-Colą, też fajna cena. Czekajcie, 8. I czarna Coca-Cola też 8. To za 8 też fajna lampka, fajna. Naprawdę fajne rzeczy wypuszczają. Te mikowe, co tu mówię. A zobaczcie, jakie słodkie. Ale nic, idźmy dalej. Co tu jest? Za 12 takie bluzy. I jakaś czarna i torba. I czapka fajna. I Czapajewa. Ta fajna, zadyszka. Kubek też fajny. Kurczę, czekajcie, bo się zsuwa mi z ręki. Czapkę to ja muszę Gracjanowi też właśnie jakąś kupić. Nie wiem, jak to będzie patrzeć, bo już się zaczynają takie popierdółki. Czekajcie. Espresso. No fajnie pachnie. 85. Możemy spróbować do kuchni. Do kuchni powinno być ok. Tu, co to jest? No też fajna, za 3. Bardzo ładne opakowanie, zobaczcie. Fajne opakowanie. O, i takie jeszcze. Cotton candy? What? To jest co? Berry Spice, ale nie ma dziś otwartej. Bo nie mam ręki, słuchajcie. Bo bym chciała poniuchać. Ale fajne są, bo po 5 funtów. Tam jakieś są pierdółki. O, tu są te świeczuszki. No zobaczmy, co to jest. Sparkle Bellini. Też nawet, spoko. Christmas Mojito. Świąteczne mojito. Bombki, bombeczki. Takie te, ale się zgrzałam, wam powiem. Kubki, kubeczki, to jakieś pierdółki, popierdółki. Takie gwiazdeczki fajne do powieszenia. No dużo fajnych gadżetów, wam powiem. Zobaczcie. Patrzcie, jakie fajne. No dobra, nie za chwilę, jak będę na kosmetykach, to się chyba do was odezwa. Bo jest tutaj tylko tak dużo, że muszę się tutaj trochę bardziej skupić. Zobaczcie. Zaraz się odezwa. No i hejo, hejo, witam was już na prawie, że końcówce dnia. Sorry za oświetlenie, ale nie mam jak z przodu tu postawić lampy, stoi po prostu z boku, bo światło jest zbyt żółte. A przychodzę do was już na sam koniec tego dzisiejszego vloga, który mam nadzieję, że mimo wszystko docenicie i że się wam spodoba, bo specjalnie zamierzyłam sobie taki vlog, więc w sumie miałam jechać po kalendarz adwentowy i generalnie nie musiałam w ogóle jakby nic mówić, tylko któregoś razu pokazać wam, co kupiłam. A jednak nagrałam. Więc pokażę wam szybciutki haul z dzisiejszego dnia. Jeśli chodzi o kalendarz, to pokażę wam na samym końcu. A teraz pokażę wam, co zakupiłam w Primarku. Jedną rzecz jeszcze muszę powiedzieć, ponieważ w Primarku
wykukiwałam rzeczy, o które mnie poprosiła jedna z Was, także Aguś, jeżeli oglądasz, to od razu Ci mówię, nie było ani w rzeczy do ust tej kolekcji takiej primarkowej, tej paletki, no i z Revolution tego rozświetlacza. Z Revolution był rozświetlacz w zestawie za 10 funtów. Także taki mały update, ale to dlatego może, bo byliśmy na Fort Kinard, a nie byliśmy w samym centrum. Także my nie byliśmy na Princess Street, tylko byliśmy na takim odłamku, jakby gdzie jest taki właśnie, no widziałyście, taki shopping center po prostu. Więc pokażę po prostu Wam, co kupiłam, nie za dużo tych po prostu. Także gazetka, znowu wzięłam gazetkę, tutaj są też punkty. Rzecz, jaką dojrzałam przy kasie, to był misio, który był z 3 na 50 pi, czyli za 50 pi taki cudowny misio i to jest dla... Jesus, dla mojego dziecka. Druga rzecz to jest oczywiście Kering. Bardzo się cieszę, że go dostałam. 2,50, ponieważ potrzebuję do mojego telefonu, gdyż zdjęłam ten taki mój i niestety tutaj go mam przy szufladzie, bo nie chciałam się przykleić do telefonu. Także mega się cieszę, a Kering wygląda tak. Cena 2,50, to już powiedziałam. Wow, ale fajnie, bo chodzi tak, no nieluźno właśnie jak ten mój. Ja miałam przy moim telefonie ten i słuchajcie, taka łezka, taka rose goldowa łezka, ale on się tak jakoś bardzo, słuchajcie, on był taki rozruchany. On był taki po prostu, wszędzie się ruszał mi tak jakoś. No teraz wiadomo, że ciężko, bo jest pod spodem klej, także taką łezkę miałam, a zakupiłam, już Wam pokazuję, takiego kociaka świecącego. Także taki Kering, znaczy nie Kering, tylko Phone Ring, i to jest cena 2,50, także od razu mogę, a mogę tu rzucać z powrotem, także cieszę się bardzo, że go zakupiłam. Rzecz kolejna, jaką zakupiłam, za namową w sumie i zainspirowała mnie Kasia, bo też kupiła właśnie, nie wiem tylko czy sobie, czy Sylwii, Kat Puccino. Ja mam koty, i jestem kocią mamą, to taki kubek idealnie się u mnie sprawdzi. Kat Puccino musi być, także dla wszystkich miłośniczek kotów polecam Wam taki kubek, słuchajcie, ceramiczny. Tak on wygląda. Kat Puccino i jest tutaj hashtag, także super, naprawdę świetny. No i widzę, że to będzie taki fajny na kawę latte. Cena 2 funty, także 2 funty za taki kubek. Rzecz kolejna, to na vlogu widziałyście na pewno, przepięknie pachnące espresso martini. Espresso martini, tak wygląda świeczka i pachnie czekoladą. Na razie czuć bardzo czekoladę, także mam nadzieję, że fajnie będzie pachnieć w kuchni. Dalej, jutro Gracjan ma jakieś tam donaty, jakieś tam, nie wiem, coś charity, też idą do jakiegoś lasu i mają być ubrani na żółto, więc jedyne jakie żółte, pomimo że to jest takie musztardowe bardziej, ale to jedyne z żółtych, co było, znalazłam właśnie taką koszulkę, mu wzięłam, ogólnie fajny kolor, funt 80, słuchajcie, żaden pieniądz, już czekajcie, zdejmę szybciutko metkę, więc taka oto koszulka na jutro dla synka. W sumie specjalnie na jutro, ale mam nadzieję, że będzie ją też nosił. Także funt 80, taka fajna podkoszuleczka. Brałam na 10-11, ponieważ te na 8, 9, 9, 10 są już dawno za małe. Dobra, także tak to wygląda. Taka musztardowa, a musztardowy teraz na topie. Dalej, ja zakupiłam, to jest pierwsza rzecz, jaką chyba w ogóle wybrałam w Primarku. 2,50, cena, rozmiar 12. One były na samym początku, takie fajne, taka zwykła, prosta do chodzenia po domu, ale właśnie taka w takim klimacie świątecznym. Mamy tu choinki, dzwoneczki, candy cane i paczki, prezenty i tak dalej, także taka spoko. Dalej, co tutaj mamy? Tea Lighty. Ja wybrałam oczywiście zapach Vintage Blossom, zawsze je wybieram, bo bardzo lubię ten zapach, 1 funta. Wzięłam sobie oczenia, na przykład pędzli przed makijażem, to jest PS Primer Water za 2 funty. Chyba rzecz przedostatnia, tak, przedostatnia, czekaj, rzecz przedostatnia jest to Best Friends Forever Bath Bomb za 1 funta, także taka bomba, wypróbujemy, zobaczymy, ale chyba najtańsza, ładnie pachnie. Naprawdę fajnie pachnie, także za 1 funta bomba do kąpieli. Oraz rzecz, której byłam bardzo ciekawa i ciekawa jak to wygląda. Jest to znowu z tej serii PS Dusk
highlighter i nie wiem, tylko czy będzie tutaj oddany ten kolorek. Ja tu gdzieś miałam, słuchajcie, nożyczki. Też sztywno. Pachnie sztucznie, ale tak wygląda, zobaczcie. O, tak. No czyż nie jest piękne? Zobaczmy teraz tylko pigment, oby był dobry. Wow. 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 Patrzcie. No jest fajnie. Chyba będzie dobrze. Zobaczcie tutaj. O, nie było takie chamskie. Zobaczymy na łuku Kupidyna, czekajcie. Chociaż tutaj lepiej wyglądają takie ziemniejsze tony. Gdzieś to miałam jeszcze ten. Czy widać cię, czy nie widać cię? No widać, ale nie chcę bardzo, bo tak jak mówię, tutaj lepiej wyglądają żółte takie. Nie żółte, tylko zimne tony, a nie takie ciepłe. Także taki rozświetlacz, taką wygląda, mieni się bardzo ładnie. Zobaczymy, zobaczymy. 3 funty. Także 3 funty taki rozświetlacz. Rzecz kolejna, jaką zakupiłam w BM, tak, to jest nic innego jak ta do kąpieli za 3,99. I teraz czekajcie, bo ja ją próbowałam jakoś tutaj włożyć w aucie. I wam powiem, że się śmialiśmy, bo ciężko mi to szło. Muszę to w takim razie przerwać, niestety, bo włożyłam to na styk. Mata mi się spodobała oczywiście ze względu na kolor. Taka, zobaczcie, taka holo. Wow. Patrzcie, taka fajna. Lubię zapach taki gumy. Taka, bo ona jest gumowa. I ma te takie przystawki z tyłu do wanny, ale zobaczcie ten kolor. Czujecie to? Po prostu o! No, spodobała mi się Red Lipstick Monster. Ona taką kurtkę ma przeciwdeszczową. Płaszcz przeciwdeszczowy. Także taka holo mata. Jeszcze się zastanawia, czy położę ją na podłodze, czy w wannie. Gdzieś tam będzie ozdobą. Także 3,99. I ostatnia rzecz w BM-ie. Z serii tej Sparkle Collection Luxury Shower Curtain. Na takich żabkach. Pierwszy raz je widzę. I to jest taka biała, z takimi gumowymi, srebrnymi ozdobami i z zamysłem wzięłam ją do właśnie łazienki, ale nie jako kurtyna, w sensie nie jako podprysznic, ponieważ tam mam wannę, tylko jako właśnie zasłonę. Ja takie te używam jako zasłony, właśnie te takie kurtyny do podprysznic. O, ona wygląda naprawdę bardzo ładnie, jest mieniąca się, także powinna fajnie się sprawdzić. Cena 7,99 i przejdźmy teraz do właśnie tych już takich jakby głównych gwoździ programu, głównych wisienek. Kalendarz numer 1, jaki będziemy otwierać w tegorocznym vlogmasie, to będzie taki kalendarz. I na razie nic nie zdradzam, ale mamy go z Hampton Selection i tutaj będziemy otwierać sobie amciu, czyli dżemiki. To jest jeden kalendarz. Drugi kalendarz, pewnie jeszcze jakiś do grudnia jeszcze dozbieram. Drugi kalendarz jest taki, również bardzo ładny, będzie pięknie ozdabiał. Jest on ze Wickford and Co. I jest to Luxury Fragrance, a Fragrance for the Home. I tutaj mamy Tea Lighty i Votive Candles. Także to jest kalendarz numer 2. I kalendarz numer 3 na dzień dzisiejszy, po który jechałam i w sumie, który właśnie podjęłam decyzję, że jednak biorę ten. Zbiór wszystkiego. Nie jednobranżowy, tylko zbiór różnych marek. Taki butsowy o wartości 85 funtów. Ja za niego dałam 35. 35 funtów, ponieważ jest teraz pół ceny. Rzekomo pół ceny. Wygląda on następująco. W środku nie ma żadnego szału. Chciałam z Nyxa ten taki kolorowy, ale nie było. Taką wygląda i będziemy go sobie otwierać. Jest dość ciężki, muszę wam powiedzieć. A marki w nim są takie jak... Czekajcie, bo tutaj jest kilka marek. Mark Hill, czyli produkty do włosów. Przynajmniej kojarzę, wiem, że coś z tego miałam. Champneys, też kojarzę tą markę. Lee, nie wiem jak się to czyta. Lee, nie znam tego w ogóle. Masquad, też nie znam. Soap and Glory znam. Number 7 znam. Joules, nie wiem. Jack Wills też nie znam, także poznam. Więc naprawdę, naprawdę fajnie.
Taki kalendarz właśnie przywędrował ze mną z Butsa. Jeszcze się czaiłam na Soft and Glory, on był po 40, kto wie, czy jeszcze go nie nabędę. No i tak wyglądają wszystkie moje zakupy, mam nadzieję, że ten vlog Wam się mimo wszystko spodoba. Postaram się go jak najszybciej zmontować, jestem dzisiaj już padnięta, więc położę się chociaż na godzinkę, bo po prostu padam na pysk. Naprawdę dziewczyny, padam na pysk, czuję zmęczenie, wychodzi mi ono z każdej strony. Ale mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodoba. Nie wiem, czy będzie krótki, czy długi, bo nawet nie wiem po ile minut mam pliki, ale ten już ma 13, prawie 14, więc zobaczę, czy połączę go z całym vlogiem, czy go zrobię oddzielnie jako haul. To dopiero zobaczę w praniu. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam serdecznie. No i co? I słyszymy się całkiem niebawem. Buziaki, bajo!